Siemaneczko, jestem PPTM Games. Witam was na moim gospodarstwie. W zasadzie z trasy na moje gospodarstwo. Lubię nabytkiem, który mam oczywiście spięty z tyłu. A zaraz go zobaczycie. To jest rozrzutnik. Rozrzutnik. Dość fajny. Jednoosiowy, ale za chwilę dojedziemy, zaraz wam to pokażę, no bo dzisiaj będziemy sobie rzucać ogólnik na poplony. No to powiem, nie pamiętam nazwy, jak ten rzut się nazywa, bo niestety naklejek zbytnich to nie ma, no ale już jest większy, jest 16-tonowy rzutniczek, mój już poszedł za 36 400. A ten zostałem zakupiony za 67 tysięcy, żeby pamiętam, 66 tysięcy, więc jakoś tak, nie mieli aż tak szczegóły, nikomu by tam wiadomo, a to tu, a to tamto, a to siamto, no jest fajny odrzutniczek, naprawdę gabaretowo, no spory dla mnie jest do pod hejsa, ale chcę zobaczyć, 14 ton, jest troszkę, patrząc, podług mocy ciągnika, no jest spory, bo case ma 105 koni, a oczywiście już 14-tonowy, ale zobaczymy, czy będzie dobra radę, czy oddamy ładowareczkę, ładowareczkę już rozgrzewa się, bo tam kobicie powiedziałem, że powiedziała, znajomy właśnie przyjechał tutaj, podprowadził mi tą ładowarkę, no i on pojechał. Właśnie z kobietą swoją na plac, a ja sobie to będę powoli rozrzucał, zobaczymy jak to będzie wyglądało, no to mam nadzieję, że w miarę to będzie fajnie wyglądało, no nie być 14 tonowa, 14 ton bliżej, 14 ton miał ładowności ten rzutnik, zobaczymy czy tak faktycznie będzie, czy nie będzie, troszeczkę mogą być lagi, więc możecie mi właśnie czego wybaczyć, bo trochę pozmieniałem ustawienia w farmingu, żeby miał troszeczkę płynniej, no i z automatu, żeby jakoś to jeszcze wyglądało, no bo teraz mam aktualnie 55 FPS-ów, więc nie jest tak źle, na średnio wysokich ustawieniach, bo też na 2K, nie chcę tutaj to iść, wygładzanie krawędzi sobie ustawiłem na Z2, bo miałem DLSS, co się okazało, ustawionego, ale spokojnie, w czasach jakoś to ogarnąłem, no i jakoś tam to mniej więcej teraz wygląda. Mam udowodnić, to wam zaraz włączę konsolkę, PS-y, więc nie jest źle. Wiecie, jakoś pokombinować, czy jeszcze bardziej czego komputer wyrobi pod premierę, oczywiście 25. Dobra, mniejsza o to. Rzutniczek kupiony 15 kroczków, dlatego przeprowadziłem go, można powiedzieć, na kołach. Nie opłacało mi się wypytywać. Chciałem jechać John Deere'em po niego i nie ogrywam. Sprowadzić go John Deere'em, ale stwierdziłem, że jednak John Deere to będzie trochę przyduża maszyna i teraz jeśli Case będzie dawał sobie radę, to Case będzie latał sobie z tym, jeśli pociągnie rzutnik, to i pewnie beczkę też uciągnie, więc to będzie dość ciekawie, no bo tak będę chciał właśnie zrobić, żeby po prostu tak jak to kiedyś było, że ten Case właśnie był do wszystkiego, nie będzie niestety jeszcze po szowodzie chodził, no ale takie, to są, takie jest życie danego ciągnika. Opina. To, żebym sobie wsypał. To, żebym sobie wsypał teraz. Nie mam, mieszał to. Obłędnika taka to mam i to pod dostatkiem, bo to jest chyba 80 ton wysypane. Mieć koło tego na ponad chyba. Więc powinno nam tutaj tego starczyć. Czy jakieś przejść do morzutników takich sodniejszych, jeśli dobrze pójdzie. Będzie wsypanych. Tak, no to nie jest tak źle. Kwestia tego, czy ten faktycznie ten rzutnik jest tylko napisany 14, czy to jest będzie faktycznie 14-tonowy, bo tego powiem szczerze, że nie wiem. Dobrze by było. Jak to dostałem pewnie, to do czego dojdzie, to pewnie będę pewnie oszukany pod tym względem. No zobaczymy. Ale wydaje mi się, że chyba to większy jest. Co powinien być. Sam raz. Gazimy. Zobaczymy zaraz finalnie. Ile on działa? No 14 ton. Tak jak było, tak jest. Poguciki sobie wyłączymy, bo poguciki na polu nie są potrzebne.
Może ruszymy sobie ścieżki polowej. Zobaczymy, jak to będzie szło. Dobra, na razie idzie. Idziemy sobie od tej strony. Pojedziemy jakoś tam. To ruszymy. Od tej granicy. Może tam ktoś to wyjdzie. Oczywiście najmniejszy praktycznie bieg, ale mieć większe obroty, żeby tak najmniej z tego poszło. Bo tego ogólnika to chciałbym się tego pozbyć jak najwięcej. Tylko czekajcie, ile ja mogę sobie ustawić na GPS-ie, bo chciałbym, wiadomo, będę sobie ograniał to na GPS-ie, rzecz jasna. Z tego względu, że no jednak GPS-a się posiada. Czekaj, każdy z nas miał kąt 45 stopni i będzie miał mnie. Dobra, teraz tak, ja sobie chcę tak ustawić w tą stronę GPS-a, nawigację, GPS-a, tak, zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. No, pierwsze testy, no powiem tak, ładniejszy jak tamten, fakt, że też na jednej osi, jakoś mi ta jedna oś bardzo podpasowała, nie ukrywam. Czekajcie, teraz tak, sobie dopasować jedyneczkę. Jedyneczka będzie to 6-7 na godzinę, więc to będzie raczej wystarczające. Proszę, to ogólnie podobne jest na 8, na 18, na 12 metrów. Czy faktycznie tyle jest? Tego nie wiem. No niby dorzuca, więc to jest najważniejsze. Na 14 ton robotę już robi. Klapa jest troszeczkę bardziej dopasowana, bo ginotyna jest do góry, nie na, na, powiedzmy, naprzód, bardziej dotwierana, a to było w tym poprzednim użytniku, więc no tutaj naprawdę robotę powinien robić. Tutaj ogólnie uprawiamy pod, będzie tutaj uprawka pod owiec, czyli będzie tutaj prawdopodobnie bezrokowcem już, bo nie wiem, czy zdążę jeszcze zaorać, chociaż będę raczej próbował zaorać sobie tutaj na luzie, ale to wszystko. Po prostu może to jakoś ogarnąć, bo trochę tego jest, tego poładziu. Myślę, że nie wygnęło mi wystarczyło, ale nie, no powinno mi te 6 tutaj, teoretycznie 6 użytników powinno mi starczyć na tą wywózkę. Znaczy nie, no to jeszcze mam gdzieś, gdzie nie gdzie jeszcze obornik, więc tutaj to się nie muszę o to martwić. No i tak to jest 12 metrów, to też jest ta szerokość konkretniejsza, tak? Aby nie było. Myślę, że raczej na 2-3 użytniki może się uda na odcinku zrobić, to pewnie raczej wszystko w temacie, no bo nie oszukujmy się, to jest za duży poła, żeby go więcej ogarnąć. Poprzeczniaki ogólnie na końcu będę robił, żeby to jakoś lepiej mi to wyglądało. Więc dobra, tak sobie zróbmy. Teraz nie wiem, tą stronę będzie bardziej mi się opłacało teraz ogarniać. Czy prawą właśnie stronę z tymi krzaczkami, czy właśnie w linii prostej. Tego jeszcze nie sprawdziłem. Ale jest. Jest połać naprawdę. Połaci naprawdę tutaj ładnie tutaj ogarnię. Czekajcie, ja sobie zrobię inaczej, tak? Przyspieszę sobie. Przyspieszaczu i sobie zrobimy w ten sposób. Coś tak. Mniej więcej sobie tu celujemy. Mniej więcej widać, jak ten GPS powinien teoretycznie dawać sobie radę. Ciężko to szybkość teraz będzie wyczuć. No, trzeba na pewno się trochę tutaj poduczyć tej szerokości, bo to ja mówię, 12 metrów, tam poszliśmy z 6, 2 razy więcej szerokości, no i 4,5 tony więcej ładowności, więc tutaj na pewno jest dobry przeskok mimo wszystko. Mam no, 14 metrów na 11 ton na, na 12 metrów, to w ogóle już jest bajlando. Mi o to chodziło, powiedziałem, że jednak będzie ktoś fajny urzędniczek. Tutaj też dość fajnie wygląda z tym case'em. Wiem, że troszeczkę ktoś powie, kurna, 14 ton do takiego case'a. Ale słuchajcie, no idzie. Baciak zna faceta, którego pracuje. Wawiam mu maszyny. No i kubota 96 koni, taka 13 ton. Dla mnie taka ładna półtora sezonu. Więc no tutaj czemu nie? Takiego też nie pociągnie. Tutaj jest dobrze doposażony, że okielaczki, chociaż też się zastanawiam teraz na wymianę, bo już troszeczkę ten bieżnik jest troszeczkę zdety, no bo jednak policznie nie wymieniałem w tym case'ie. I się zastanawiam ogólnie nad szerszymi oponami tego case'a. Co to jest? A to w tym. Trochę. Żeby właśnie trochę szersze opony zaciągnąć, żeby troszeczkę tego uciągu miał więcej mimo tego, mimo wszystko. No dobra, ten case troszeczkę teraz dostanie po garach, no bo tak, chodzi teraz po szałowozie.
codziennie chodzi w rzutniku, w betce pewnie wychodził, będzie, jak tu już właśnie chodzi w rzutniku, będzie wydawał sobie radę, to właśnie tym bardziej będzie wydawał sobie radę w betce. Tak mi się zdaje po prostu, więc tutaj taki plusik. Ale jest, trochę to wyrytowało, by nie teraz w końcu szło, jakby nie było. Tylko, że tutaj wiecie też, grubo się teraz wali, to jest jedyna, która jest 24 metry, to tam jest tutaj przejechane, będzie jedna dziesiąta, może jedna piąta tego, nie no, może jedna piąta będzie, bo już tak naprawdę fest szeroki rozrzut ma, patrząc. Ale tutaj to nie ma co się tam na razie szczypać z tym. Na pewno powiem, wiem, że obwodnika stać, bo jeszcze kapyki mają jeszcze obwodnik i mam jeszcze właśnie w drugiej, przy tej drugiej gospodarce też mam obwodnika, więc zobaczę czego, to będę sobie w każdej chwili podjechać i sobie ten rzutnik załadować bez żadnych tutaj większych problemów. Czekajcie, teraz ja sobie chyba zaraz tak wykręcę, żeby to by jakoś może miało lepiej rękę, ręce i nogi, kurwa rękę chciałem lepiej, ręce i nogi. Więc to nie jest tak źle. O, tutaj jako tutaj wiadomo stawnięcie, no bo tutaj była to wysypana ta kubka. Więc dobra, może jakoś tak, może tam się zaraz to podganie, może to się uda. No na razie, co mogę powiedzieć, na razie działa. Rzutnika widzicie. Więc tutaj już jest plus. Na razie trochę uszukany. Tak dobra, to by tak nie wyglądało, jakby też teraz to miał. Ale jednak, no jednak 16 to nie ścinę. No, gilotyny nie zamykam, bo też nie ma sensu co chwilę gilotyny zamykać i otwierać. Więc na razie niech tak co będzie to. Bo mi się zdaje, że jak się tak samo się tam nie robi. Jak się jest jeszcze blisko pola, to tym bardziej na polu jak się ma obłoń, to się właśnie tak nie robi. Mam sąsiad u mnie tak nie robi, tylko właśnie z gilotyny nawet po wsi jeździ. Otwartą i to pan pasuje, co nie? Z tymi jeszcze ma te, jak to powiedzieć, te boczne takie od granic, żeby to wyrzucać i też tego właśnie nie zamyka i nic, więc tutaj mówię, jak na polu, to tym bardziej mi to się nie upyla tego robić. No i fajnie. Kolejny lat, można powiedzieć, teraz maszynka zielona pod tym względem. Mamy tak jolonki, mamy teraz rozrzutnik, mamy od maszyny do upiatania ten jadzielnik tak zwany, jak to mówię, nasza muta. Mamy jeszcze te wały dogniatające na pyzmę. Więc tych zielonych elementów teraz od tej gospodarki trochę jest. Więc nie jest źle. Jakby nie było. Jeszcze na chłonie 71 tysięcy, więc tutaj w ogóle jeszcze nie ma jakiejś tutaj spiny. No to jeszcze myślę, że po kolejnym miesiącu tutaj będzie troszkę więcej pieniędzy, bo jeszcze trzeba koło sztuki liczyć na nowe nabytki na kwietniu, jeśli za mnie dojdzie, pieniądze przyjdą, bo jak wspomniałem już chyba trzeci odcinek, zarówno na posiarki są chętne wymiany, zarówno zbieraka i przewracaka, więc trzeba to właśnie pieniążków nazbierać na te cztery maszyny, więc tutaj trzeba naprawdę paskę trochę wziąć i jak to się mówi, przycisnąć, nie przycisnąć, tylko zacisnąć pasa i żeby to po prostu zakupić. Więc jeszcze ten sezon nie jest taki źle, nie jest tak źle, bo tych wynalazków na te maszynki trochę będzie i myślę, że to będzie jak najbardziej na plus minus całych tych wynalazków związanych z utrzymaniem gospodarstwa itd. No to raczej jest to wszystko na plusik. No teraz tak, ja się zastanawiam, ale chyba bym teraz może pojechał sobie nawigację, tak bym pojechał sobie od tej strony. Właśnie się zastanawiam teraz, czy może w tamtej jechać. A to pewnie 5 i 10, bo teraz ładnie pasowało wszystko, no bo to pole nie jest jakiś taki piękny kształcie, żeby mi w sumie komfortowo jakoś to ogarnąć. Ale dajmy szansę czołnikowi i mi, żeby to jakoś ogarnąć. Dobra, jakoś tak będzie. No, jakoś tak będzie, więc no dobra, teraz tak. Oczywiście jedyneczka. I jakoś tam to będzie, należy troszkę do jeziorka. To jest dlatego, co by tutaj zarzucimy. Ale jest. No i fajnie. Tego trochę tego pójdzie teraz. Tego obornika, rzutnik też fajnie ładowności ma.
coś pięknego. My to bardzo cieszy, że taki właśnie przeskok, może nie duży, patrząc na między odległością 9,5 a 16, tylko 4,5 tony, tak. Ale to już szerokość nawet sama nadrabia, aby nie było. A sumerycznie najwięcej przeskoku mieliśmy z małego rzutnika na właśnie tamtego poprzednika. Tam było już poprzednim pierwszego rzutniku 3,5 tony, tam później było właśnie 9,5. No teraz dużego przeskoku nie zrobiliśmy, no, ale patrząc, no nie będę kupował rzutnika 20-tonowego czy 18, no bo to już jest koszt 160 000, w zależności w jakim stanie, czy używany, starszy, czy nowszy, wszystko to jest zależne. A na razie taki 14,5-tonowy, przepraszam, no moje gospodarstwo wystarczy, bo to i tak już jest, bardziej mi chodziło o szerokość niż o pojemność, można powiedzieć. Ale fajnie, że się na drugim zgrało, więc tutaj naprawdę jest coś pięknego. Troszeczkę to nie do jeziorka, trzeba mi jakoś ładnego rzucić, no bo to jakoś tutaj nie ogarniemy tego zbytnio, no ale jakoś sobie damy radę. Tutaj rybków nie ma, ni rybek nie ma, ni nic, to raczej krzywdy to nikomu się nie zrobi. No bo ogólnie będę się dopytywał, czy tu będę mógł ogólnie to ogarnąć, zasypać to. No taki, taki stawik, to bardziej stawik na mnie jest. No taki no nie jest dla mnie pasownym tutaj elementem właśnie dla gospodarowania całego, ale nie wiem, czy będę takie pozwolenie, bo to wiem, że dość długi ten stawik był, parę lat już, i nie wiem, czy takie coś będę mógł po prostu dostać jakieś pozwolenie, tak? To mnie zastanawia, ale fajnie wszystko idzie. No i teraz będziecie takie typowo precyzyjna robota, bo jest była nawigacja i wszystko bangla. A teraz tak, ja sobie to wycofnę i jeszcze troszeczkę może narzucę tego względu, żeby mi jakoś wstać się do... Teraz pojedziemy sobie ten długi przejazd, nie, drugi czy trzeci, to będzie ten, co po podłości, bo tego nie chcę, i po tych drzew teraz pojedziemy i będzie git. Jakoś tu sobie ogarniemy, no bo jakoś tu trzeba ogarnąć, tak? Nie było. Teraz tak, tutaj będzie tak. Poprzeciek musi trochę być szerszy. O, i takie coś, 8 km na godzinę. Jedynie minus, znaczy minus. No dobra, no, chciałbym sobie więcej pojechać, bo tego obornika mam za dużo. Mam za dużo obornika deuskiego, więc tutaj muszę jak najwięcej tego obornika teraz walić. A po dobie zobaczymy. Będę tylko próbował jeszcze zaliminować i zobaczyć wtedy, jaki będzie efekt. Bo tak, mamy tutaj popląd. Możecie mi sobie właśnie, bo to mi sobie zaopłowalnił obornik na popląd. No i myślę, że jeszcze jak damy po OLC gnojowice, jak się jemy sobie owiec w to, no myślę raczej, że już więcej tego nic nie będzie. Jedynie co będzie to oczywiście odpaszczanie, no bo odpaścić raczej, no tutaj to będzie trzeba dobitnie. Jeszcze chciałem te drzewa wyciąć, ale niestety no w tym roku nie udało się tego wyciąć. Myślę, że w przyszłym roku to już będzie definitywnie wycięte, bo myślę, że dopiero gdzieś, znaczy inaczej, po żniwach będę chciał się to wyciąć, bo nie wiem, czy w tym roku nie będzie tutaj po prostu rzepaków na tej działce. Zastanawiam, czy w ogóle tego nie zrobić. Pewnie, prawdopodobnie tak będzie, że to będzie owies, więc tutaj jakoś tu trzeba... Czekajcie, po co tak widzę, że mam przejechał, to muszę tak muszę jak zrobić, tak muszę zrobić poprzecznie. Więc po co ja tutaj tak odwalam lipę. Czekajcie, czemu mówicie? Nie. Dobra, jak tak będzie. Nie, no dobrze jest, elegancko, podoba mi się. VAT pieniędzy, jak na razie, rzutnik, wiadomo, to był rzutnik, ale nie śledzie. Rzutnik to rzucony, jak tym zestawem. Ale patrzcie, no i też my płaci zrobiliśmy. No zrobiliśmy. Mnóstwo pola będzie. Prawie, że. Może nie. Czekajcie, bo to się odpłynie ma. No 1/4 pola jest. Nie ma opcji, że nie ma. 1/4 pola jest to przysiane, przepraszam, rzucona. Więc tutaj już na pewno widzę, że potencjał jest w tym urzędniku i w ogóle jestem zadowolony, w ogóle ten case sobie daje radę. A ja sobie radę mimo wszystko, bo myślałem, że będzie problem. A mnie kłóciło mnie za urzędnika, ale mówię, no 200 koń takiego urzędnika, mimo wszystko to jest kurna za dużo. Nie chcę też teraz powielać, bo tak, jednak teraz jest ta prądka butówka, no to niech już lepiej ten Johnny sobie lata w tym zestawie.
bo nie będę na klasa teraz męczył. Klas sobie lata w silniku i tak będzie latał sobie teraz jeszcze, dopóki nie przeprowadzę czujnika. Gdzieś. Bardzo podobnie na żniwa, jeśli wkupuję zgodnie z planem. Będzie to kupiony ciągnik. Chociaż jeszcze też się zastanawiam, czy po żniwa po prostu nie będzie już na pracę pożniwne. No bo to też będzie parę rzeczy trzeba zmodernizować, modyfikować odnośnie maszyn. Też się zastanawiam, bo mam po prostu propozycję pożyczenia trenerówki od znajomego 5-metrowej. Chciałem zobaczyć właśnie, czy piątka trenerówka by nie była fajna, tylko że ciągana. Właśnie taki połaciak tutaj powiedzmy, po prawie właśnie po opsie. Z tego względu, że no bo mam talerzówkę kupioną z hydropakiem, ale chcę zobaczyć po prostu, czy może do czego ja nie świadam te talerzówki i nie kupię właśnie takiego innego zestawu. Zobaczymy, powołać zawsze można. Miałem propozycję, też dobry znajomy, mam niego dniaz maszyny, pożyczam. Właśnie, można powiedzieć, to jest ten przepół cały, którego właśnie pożyczyliśmy bez okopca. I to jest tak dobry znajomy, to można powiedzieć, już był szef, ale jeszcze aktualnie dobry znajomy, a drugiego jeszcze tutaj pożyczaliśmy, nie pożyczaliśmy Internationala właśnie pod poszowóz i powiem szczerze, że też jest dobry gościu. Ma fajną talerzówkę ciąganą, ma 4-metrową, ale to taka 4-metrowa to tak mi zbytnio nie urządza z tego względu, że jakby nie było, ja jeszcze troszkę mam zawieszaną, a on ma właśnie ciąganą. Patrz trochę lżej, no bo jakby nie było naciągana zawsze troszeczkę patrząc lepiej wygląda na to, ale stwierdziłem, że na razie takiej nie chcę 4-metrowej, bo chcę zobaczyć piątkę, czyby nie wiem, teraz nie pociągnął tego. Piątkę powinien dać 10 ciągnął, no 165 koni, no nie wierzę, żeby piątki tak drugi nie pociągnął. Teraz będzie się jakby upawce, ale jakoś ja też głęboko teraz właśnie talerzuję, no bo ja mam tak, teraz naprawdę uruszony wszystko bez okopcy, a nie bez okopcy. No głęboszem, przegłoszowane te pole. Pewnie, że nie ma, będę próbował jeszcze wziąć bez okopca, pożyczyć. Szkoda, głębosza nie bez okopca, przepraszam. Głębosza pożyczyć. I ogarnąć sobie. Chociaż jeszcze dwa pola, właśnie. Żeby po prostu troszkę tą ziemię ruszyć. No i po prostu zobaczyć, jaki będzie efekt. Mi się tutaj już efekt raczej będzie nawet widać. O planie, bo jest trochę gęstszy, troszeczkę lepszy, rzadkie koleista, ale dostałem też propozycję właśnie, bo jak to powiedzieć, takiego wielkiego składnikowego poplonu, jakby tak to powiedzieć, kolokwialnie można powiedzieć, plon słonecznik, jakaś wika, jakaś koniczyna, no co na chuj, tam co tam w ogóle jest. Teraz nie będę przytaczał, bo tego nie wiem, tylko przez telefon takie coś dowiedziałem się od przedstawiciela, który właśnie sprzedaje mi pasze gotowe dla moich krów. Czy takie coś mają? No i powiem, nie jest to głupia opcja. Tylko zobaczymy, na razie no, w planach nie mam tego robić, no bo tutaj po prostu faktycznie mam trochę, aby nie było zasiewanych, ale mam skoro faktycznie zasiane odkwią oleistą, więc tutaj wiadomo, z tym gościem się dogadaliśmy, wygadaliśmy ten temat, rozliczyłem się wtedy z nim, to wszystko na CITO, znaczy na CITO, no już, znaczy CITO, no ale na CITO. Jestem rozliczony, więc tutaj mam wszystko legalnie pozasiewane, jeśli o to chodzi. No i tak to się po prostu teraz na razie na tą rzadkę oleistą na razie tutaj sobie biorę, no bo ten poplon podobno jest najlepsze właśnie oleista, ale tego nie będę się spierał, nie będę pouczał nikogo, bo dla mnie to powiem szczerze, żeby gorczyca była i byłoby zajebiście. Tylko to wziąć, tylko że wiadomo, gorczyca z kolei bardziej chyba wypija wodę, jeżeli nie mylę. Możecie mi poprawić, ale tak mi się po prostu wydaje, że gorczyca bardziej wypija wodę z gleby. A to też nie jest takie dla mnie zdrowe, tak powiem. Dla mnie to bardziej pożądało się, żeby tą partem wodę trzymało. Tam wypijało, ale żeby to później to przy łodce, czy przy talerzowaniu właśnie to wszystko poszło właśnie w glebę i można było fajnie, komfortowo to później to wykorzystać właśnie w poprawce, tak? Bo wiem, że na pewno rzadkę poleista, no to wiem, że oprzyłam ją na razurę, tak to można powiedzieć, a
Wolczyce raczej bym raczej tego nie zrobił. Musiałem albo talerzówką wpaść, albo mulczerem, albo czymś w tym stylu, żeby to po prostu zaogarnąć. Szkoda, że tego czegoś nie ma, bo wolczyca fajnie by to wyglądała. Mimo wszystko, wiadomo, plony też jak mam żyta na kiszonkę, to też moje poplony, ale to też nie spełniają aż takich wymogów, no bo to jest na pasze, tak, na paszówki żytosiane, a nie na typowo poplony, tak, bo jednak pasze u mnie idzie od grama, to ogląda ten wie właśnie, że no tyle ogonów, no 200 ogonów prawie, że no to trochę to wpierdziela, tak, więc to musi być. Też teraz się zastanawiam, skąd teraz się wezmę tam, on z drugiej gospodarki przywieźć, bo tam 15 belek mógłbym sobie przywieźć. I to by jeszcze stoczyło. Mokletnie, no oporam się na kosy. Dobrze, gościu daje mi łąkę, taką małą łąkę. Na przycięcie powiedziałem, że chociaż z wokorzymi mością. Nieodpłatnie, tylko po prostu jeśli chcę, no to po prostu ja mam wziąć i czekajcie, czy to są nawiezione, no tak 5 na 5, 2 na 5, to można powiedzieć, tylko po prostu wziąć, bo on, no już mu się nie chce bawić, bo taki, no gościu, nie wiem, nie będę nikomu mówić, że chorej, choruje, no mi się przyda ziemia, oczywiście, ja jestem łapczywy na ziemię, a to wszystko, co związane z ziemią, więc tutaj łączka jak najbardziej mi się przyda, to jest taki mały, to chyba tam jest hektar, 20 łąki, więc ja się dobrze ją doprawię, no bo dodam, no to może coś tam być z tego, no bo ja powiedziałem, że jeśli chcesz, nie muszę mieć tam nigdzie, nie muszę ci tego, ale ja chciałbym między tobą a mną wpisać po prostu taką, można powiedzieć, umowę i byśmy wtedy wiedzieli, co i jak to ma co robić, bo później nie było przypału, tak, pod tym względem, że no, że zrobię nakłady, a no tego nie zbiorę, tak? Więc tutaj między sobą miałem wpisane, jeśli co do czego, to ja idę do agencji czy tam do gminy i to mówię, że taka i taka sytuacja, że ja uprawiam, a zostałem te uprawnienia zabrane, no jestem tak powiedzmy teoretycznie zabezpieczony pod tym względem. Chociaż wiadomo, jak ktoś chce, to i tak zachęci i ziemię zabierze, tak? Więc to się nie ma co matlić, chyba. Teczki. Ja nie przedłużam. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek mi się spodobał, chcecie, pierwszego rekomendacz, linki za oglądanie i trzymajcie się za innego odcinka. Na razie, cześć.